Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Dying Light. I tak, ostatnio skończyliśmy na tym, że musieliśmy wejść na wieżę. Więc bez zbędnego zawracania tyłka, jak to mam w zwyczaju mówić, mamy jeszcze zwinność do rozdania. Zwiększ swoje zdolności parkurowe, biegaj dłużej, wspinaj się sprawniej, zdobywaj szybciej punkty zwinności i zyskaj dostęp do nowego zestawu umiejętności biegowych. To na pewno, bo musimy dużo uciekać. Odporność. W miarę jak twoje ciało staje się bardziej wysportowane, możesz wytrzymać więcej obrażeń. To też będę chciał. Dobra, czeka nas wspinaczka na górę. Uwielbiam te wspinaczki na górę. Zazwyczaj jak się gra w koopie, to jest wyścig, kto pierwszy wejdzie na górę. Kto będzie szybszy, kto szybciej da radę. Kto się pierwszy spieprzy. I tak zazwyczaj jestem to ja. Bo ja zawsze próbuję szybko, no i potem wychodzi mi właśnie szybka droga, ale na dół, nie na górę. Słyszałem tego wielkiego skurczysyna, który gdzieś chyba grasuje na dole. Okidoki. Tu już niestety nie wejdziemy, ale tu już wejdziemy. Jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. Urwiesz mi od internetu kabel. Dobra, teraz tu. Jesteśmy już blisko. No chyba nawet to jest piętro. Odpowiednie, w którym mieliśmy być. Pyk. Nie spadnie, no nie! Strzało ma! Nie, no i będę po nią schodził. Aż tak walnięty to ja nie jestem. Szlak by to. Karim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Zjedź po linii i kieruj się na wschód. Zobaczysz ją. Zanim to zrobimy, to ja jeszcze chcę wejść na górę, ponieważ jest tutaj pewna znajdźka, którą ja zazwyczaj zbieram i chyba teraz też sobie nie mogę odpuścić tego. A dokładniej mówiąc, no nie była tutaj znajdźka, jest flaga. 1000 expa przetrwania, myślę, że nam to wynagrodzi tą chwilę niedogodności, którą musieliśmy dalej wykonywać. No i oczywiście puszka. Ciekawe, czy to wybuchnie. Geronimo! Ale słychać było jak walnęła. Czyli fizyki. Au. Jako takiej w sobie w samej nie ma. Czy to jest lina? Nie, to nie była lina. Ale bym się nabrał. Dobra. Tylko tak, musimy jechać w tą stronę. I chyba zaraz noc minie. Jeszcze bym poszedł po ten zrzut jednak, o ile on jest gdzieś tu niedaleko. Tak go mamy po drodze. Dobra, to lecimy do zrzutu. Ten zrzut, który widzicie na dole, ten biały, jest niestety pod prądem. A ja nie mam zamiaru ryzykować teraz swojego życia, więc niestety po niego nie pójdziemy. Zrzut to nie jest chyba zrzut, tylko zwykła skrzynka. Drugi przekaźnik będzie zepsuty. Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią. No ja bym tak nie narzekał. Kurde, ona jest tam. Oczywiście nie mogę sobie darować, nie? To by było dla ciebie po prostu, Shiro, zbyt osobiste. Zbyt osobiste, że nie możesz tego wziąć. Dobra, mamy kolejny zrzut. Dlatego mówię, ta gra jest bardziej interesująca na pewno w nocy. Ta nutka adrenaliny, którą się czuje, czy się uda, czy się nie uda. To jest świetne. Mam jeszcze 5 flart, też musimy o tym pamiętać. Bo niestety jeszcze w tej chwili nie potrafimy wytwarzać tych flary. Dobra, zmęczyliśmy się delikatnie, więc dajmy mu trochę odetchnąć się, jakbyśmy mieli zaraz wpaść w jakieś tarapaty. Tak, tu jest gdzieś jeszcze save zone. Również bym go odblokował. Biegnij, 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 biegnij. Dobrze, udało się. Żyjemy. O fuck. It happens. A tu nie ma save zone'a. To wygląda dokładnie jak ten blok Raisa. O, tędy nie przejdziemy nawet. Daleko jest ten save zone w tamtą stronę. Będzie co, ja go odblokuję w razie jakbyśmy mieli niestety zaraz umrzeć. Ja wiem, że ja to zawsze mówię. Jeszcze na razie, na szczęście, nic nam się z tego nie wydarzyło. Ale jednak wolałbym mieć ten save zone odkryty. Zawsze mniej biegania po prostu. Umieraj! Jak jesteśmy zmęczeni, to nie możemy strzelać. No, to niestety nasz handlarz umarł i nie żyje. Nie wiem, dał się tak łatwo zabić. To za dzikus. Ups. Żyje. Żyje i mam się dobrze. Odblokowaliśmy bezpieczną strefę. Co? Prześpimy się do nocy znów, bo widzę, że już chyba wstaje świt. Powoli, bo powoli, ale wstaje świt. Dodatkowo dostaniemy jeszcze kilka punktów przetrwania dzięki temu, że przeżyliśmy noc. Ile tam dostaliśmy? No, to są punkty przetrwania. To są punkciki przetrwania. Tylko tak, czy tu coś na dole jest? Nie ma nic. No trudno. To lecimy do wieży automatycznie. Mamy zaznaczone flary? Mamy flary. Mamy flarki, więc powoli zbliżamy się do celu. A bo w ogóle my tędy właśnie przeleźliśmy. Dobra, ale widzicie, dzięki temu, że mamy już teraz bezpieczną strefę, jest moim zdaniem przynajmniej w mniejszym stopniu, czy w małym stopniu, ale bezpieczniej. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Czego kurwa chcesz? Chcę porozmawiać. Muszę się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. Aż tam latarka przygasła. Dłużej nie mogę. Weź ryjapę zamknicą. W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywych. Tato, to są mordercy. Tak, to mordercy. No i pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Za dużo myślisz, jadaczko, Christoph. Zacznij używać ruba, bo nas obu tu pozabijasz. Oj, Christoph. Dziennik bojowy Marwina Zuckeran, wpis numer 6. O mój Boże, nie uwierzysz, drogi czytelniku, co dziś widziałem. Tych gości w strojach ochronnych, z wielkimi butlami na plecach. I teraz uwaga, jak się uszkodzi butle, kolesiem miota na wszystkie strony. Może się nawet unieść w powietrze, a potem butla eksploduje. Czemu? Nie mam pojęcia. Na serio, co może być w tej butli? A mniejsza, to bez znaczenia. Ważne jest to, że jeśli dobrze wszystko przygotujesz, to jeden taki koleś wyczyści za ciebie całą okolicę. Dobra, fajnie, niepotrzebnie to brałem, ale mniejsza. Wspinamy się dalej na górę. Teraz w tą stronę. Wejdziesz na górę? Powinieneś móc wejść. Włazimy, włazimy, włazimy. O, tu nawet otwarte jest. Serio, zaraz się chyba spieprzę. Mam takie wrażenie, że się zaraz spieprzę. To już jest bardziej wymagające. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Wierz mi, Crane, również mam taką nadzieję. Czemu ty dalej nie możesz podejść? Wow. Dobra, trochę niżej. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej, Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem. Dobra, udało nam się wykonać zlecenie i prawie wbiliśmy poziom przetrwania. Ale ja jestem oczywiście, jak zwykle, nadgorliwy. I nie darowałbym sobie, jeżeli... bym się nie spieprzył. Standardowo. No ja to mam naprawdę życiowe cele, ewidentnie. Spieprzyć się i no raz. Dobra, ale tym razem nam się chyba uda. Oczywiście jest flaga. Wbijemy poziom? Tylko 500 expo, naprawdę? No wy sobie chyba w kulki lecicie. Dobra. Delikatnie teraz. No i w ogóle jest zrzut. W którą stronę jest zrzut? Gdzieś tam. Oby szybko. I w sumie niedaleko. Lecimy, 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 lecimy. Oj, powiem wam, że taka tutaj okolica nie za ciekawa. Ale jak my to oddamy do wieży, to po prostu będzie impreza przez tydzień. Oho, flary się dopalają. Wszystko wzięte? Wszystko wzięte. To nam się flary tu zmieniły. Oż ty gagatku, mam 8 flar, czyli musiało tam być trochę flar w środku. Masło maślane, oczywiście pogadać sobie mogę. Ale słyszę, że ktoś tam chyba krążył. Wzrost poziomu zwinności. Oj, muszę sobie wykupić ten pakiet lepszego spadania, robienia rolki. To twoja robota, co nie? Rahim? Anteny! Brecken mi mówi. Sygnał mamy teraz mocny jak stół. Bardzo mocny. Dobra robota, ziom. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Camdenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... no chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Czy to jakiś przyjaciel chyba krąży obok nas? O cholera. Jeszcze nam się stamina skończyła. Dobra, lecimy do Raisa. Fajne jest to, że musimy sobie tą drogę planować właśnie podczas tej nocy. Musimy jakoś robić tak, żeby nas te ziomki poziomki nie dopadły. O, w ogóle to jest jakieś miejsce wojskowe. Które pewnie też sobie kiedyś zrobimy. Mapa, plan zatrute pióro. No i skrzynka. Skrzynkę też zrobimy, tylko gdzieś tu jest przyjaciel obok nas. Uuu. Może być problem z wyjściem. Gwiazdek, kawka. I raczej tu żadnej notatki chyba nie ma. No, chyba nie. Więc spadamy stąd, co by nas nie zauważyli. A tu nie było save zone kiedyś? Już tam się pogubiłem, biedny Jano. Mówię, to wskakiwanie na te moby to jest piękne, to jest po prostu core. Bo musimy to zrobić mądrze. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z sektora 0. Mówimy o sobie żar. Sektor 0 jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam Chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. No spoko, idziemy po nagrodę do Raisa. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. O! Ciebie tutaj się nie spodziewałem. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. I kolejne 5000 expa. Czy mamy w ogóle jakieś umiejętności do rozwinięcia? Mamy i to dwie. Więc tak, mistrz pakowania. Ewidentnie będę chciał w to iść. Co do zwinności. Ucieczka. Lekki jak piórko. O, tak. Tylko to i tak... Wolałbym już przewrót w przód, bo lekki jak piórko i tak nam nie daje jakoś tam super tych obrażeń zniwelowanych. Nie wiem, czy ucieczka nie byłaby jeszcze fajna. Kurde, to albo to. Mamy poziom który? 6, tak? Do 9 jeszcze nam trochę brakuje, więc myślę, że ucieczka będzie w porządku. Dobra, chodźmy do Karima. Wejdźmy obok Poliszhama. A, przyjacielu, Rais cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? No ja jestem jak zwykle przekonujący, więc tu się nie ma, panie Karim, co w ogóle martwić. Kołka policyjna, zwykły młotek, kompozytowy kij baseballowy. Ale to potrzeba 7 poziomu przetrwania. Dobra, sprzedajmy kosztowności. Sprzedajmy trochę złomu. Chociaż chyba tamten złom nie był wcale taki zły. A, mniejsza. I tak używamy stricte łuku. Nie chcę. Dlatego wychodzę bez czekania na twoją gadkę. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Ale GRE nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać te szanse na zdobycie antyzyny. Tym razem mam zbierać haracz za ochronę od okolicznych grup. Oby potem dał mi w końcu ten lek. No Kyle, myślę, że z Raisem dobrze z układami się nigdy nie wychodzi. Niestety nigdy się dobrze z Raisem nie wychodzi. Okej, jak tam nasza mapka? Musimy się skontaktować z GRE. No to lećmy. Ale oczywiście jeszcze ja, śmieciarz, przeszukam świetniki. Ej, no chciałem wskoczyć. No, oż ty gadzie. Nie da się wejść w ten sposób. Nie dało się w ten sposób wejść. No i jak zwykle musiałem sobie tylko życie utrudnić, prawda? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Musiałem sobie życie utrudnić, jak zwykle. Trochę mi z winki wpadło. Problem jest teraz taki, że muszę w jakiś sposób dostać się tu. Tu Crane. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Bo kurde, one zaraz tu wejdą. Jak tu wejdą, to będzie problem. Jak tu wejdą, to będzie problem. 6 flar, więc musimy też na to uważać. Bo jak się obudzimy bez flar, to będzie problem. Myślę też, że możemy bez problemu wejść do kwatermistrza jeszcze przy okazji. Czy mam gdzieś tu kwatermistrza po drodze? O, mam nawet questy. Dobra. Albo nie, pójdziemy odebrać haracz i dopiero potem pójdziemy do... Nie ma mnie tu? Nie ma mnie tu? Nie ma mnie tu, spokojnie. Jest mój łuk, tu są flary. Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Rais, a także to, że wisisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi kasa, su kasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? To było easy. To było easy. Mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. No zaraz się do ciebie przyjdziemy w takim razie. Popatrzę, czy ty, przyjacielu, nie masz żadnych planów tutaj. Ale chyba nie. Chyba nie masz żadnych planów. Chyba, że masz plany na wieczór. Taki śmieszek, heheszek. Dobra, ty nas zachęcałeś, żeby do ciebie podejść. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wejścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Plan zatruwacz uniwersalny. No to oczywiście to weźmiemy. I nie mamy niestety już nic więcej do sprzedania. Domek umiejętności nie jeszcze. Ale tak... Tutaj jest osada rybacka. A ja chciałem oddać jeszcze zrzut kwatermistrzowi. Jeszcze nas deszcz tu nas spotkał. Matko boska, jak to wygląda świetnie. Dobra, zrobimy skok wiary. Wow, udało się. Nawet dotarłem do tego miejsca. Teraz jest jeszcze bardziej creepy ta gra. Jeszcze bardziej ciężej jest się ogarnąć w całym tym terenie. No, smażcie się, dziady jedne. Dobra, odpocznijmy trochę. Żeby zaraz znów wystartować z wielkim tempem. Crane, brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużą władzę i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj, stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brecken. Wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Okej, dobra. Dojdźmy do kwatermistrza, oddajmy mu cały ten zrzut. 15 koła expa. Dzięki temu mamy wzrost poziomu przetrwania. Zabierzmy zapasy domowe, jakieś apteczki, nie apteczki. Umiejętności i wbiliśmy poziom calusieńki. Złota rączka. Pastuch elektryczny. Nauczy się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. W sumie to też nie jest złe, ale... Kurde, albo to, albo to. Gramy w nocy, więc może jednak pastuch elektryczny. Mogę jakoś pomóc? Może jednak pastuch elektryczny. Mamy tu jeszcze jakieś questy. Dobry Boże, ten smród. Mieszkamy w mieście. Przestań. Mieszkamy w mieście, którego większość mieszkańców rozkłada się na ulicach. Do tego nie można przywyknąć i nie da się przestać tego zauważać. Zamknąć się. Część z nas chce coś z tym zrobić. Przygotowujemy kadzidła, mamy żywicę, makko i węgiel, ale potrzebujemy lawendy. Rośnie ona tylko na skałach niedaleko portu. Zamknąć się. Przynieście tyle, ile zdołacie do Toygara. Tak, przewidywana jest nagroda, ale ograniczenie smrodu już samo w sobie powinno być dla was nagrodą. Przyjmijmy zadanie. Kolejna notatka. Udaj się do mieszkania Khalika po rzeczy, których potrzebuje. Duża nagroda dla dzielnego biegacza. Potrzebuję kilku rzeczy z mojego mieszkania na Ivy Road. Dobrze zapłacę. Po więcej informacji zapraszam osobiście do mnie. Khalik. Weźmy to i tu jest Khalik. Cześć. Znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę, to niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki! No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł... Uprawa warzyw dla opornych, czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz, może będziesz musiał jej poszukać. To tak właśnie zrobimy. Dobra, czy tu już mamy wszystko wzięte? Plan szybka piłka. Też to weźmiemy. Ja lubię plany zbierać, tak więc... Dobra, wyśpijmy się znów do nocy. I jeszcze myślę, że zdążymy dojść do naszej wioski rybackiej. Dobra. Jak daleko to tu jest? Chociaż wiecie co? Dobra, zróbmy tego questa obok. Dalszego questa z Raisem zrobimy już po tym odcineczku, bo już zostało 3 minuty, a nie chcę, żeby to było w trakcie robienia tych zadań. Nie chcę wam po prostu robić polsatu, więc zróbmy sobie takie szybkie zadanie dodatkowe. I myślę, że będzie i wilk syty, i owca cała. Dobra, gdzie jest to wejście? Gdzieś tu na górze. To nie te drzwi. To pewnie te drzwi. Oh yeah. Ostrze piły tarczowej, to się na pewno przyda. Bakława. Miam, miam. Tu będą jakieś gryzonie. Kurczę, patrzcie, tyle zapasów, tyle konserw. Dlaczego oni tego nie zbierają? Dlaczego oni tego nie zbierają? Alkohol zawsze się przyda. Kolejne orzeszki. Tylko tak, gdzie jest zejście na dół? Tu jest zejście na dół. Słyszę, że zrzut chyba leci. Albo mi się wydaje. Może mi się wydawać. Ja już jestem nadwrażliwy na tym punkcie, więc... Więc może to być tylko moje urojenie. Twórzmy to sobie już na przyszłość. W razie czego mam jakąś szybszą ucieczkę w tą stronę. Mówił o półce. Trochę gwoździ. Instrukcja obsługi odtwarzacza DVD. Wielka księga death metalu. Proste techniki wyrywania lasek. Myślę, że to nie było to. To jest ta książka, ale resztę poczytajmy sobie jeszcze. Dużych dupeczek. Nieźle. Zrób to sam. Maska z głowy konia. Jak w 2013. Jak wyglądać dobrze po 40. Kolejny posążek tutaj nam wpadł. Mokry sen, pierwszy romans dla hydraulików. Jezu. Jak przeżyć na samych falafelach? O, to jest akurat dobre. To powinieneś sobie wziąć. Już nie ma książek? Nie ma książek. Dobra, weźmy tą ostateczną. Saćby jeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla ciepłych kluch. To ta. Dobra, kochani. Mamy już to, co mieliśmy wziąć. Tylko tak, chyba on jeszcze chciał okulary, prawda? Ty, przyjacielu, chciałeś jeszcze okulary. Tylko gdzie są te okulary? Chyba nie tu. Ewidentnie nie tu. 1001 potraw z bananów? O, to też powinieneś wziąć. Gdzie miał być te okulary? Kurczę, nie pamiętam. Nie słuchałem go. Miałem tego questa już znać na pamięć. Dobra, nie wiem, może my już widzieliśmy tak naprawdę, tylko ja jestem po prostu upośledzony jak zwykle. I tego nie zauważyłem. Najwidoczniej tak właśnie było. Jeszcze sprawdźmy zadania. Wonne, zapasowe okulary. Znajdź okulary. Nie, jeszcze nie mamy okularów wziętych. No dobra, no tak nie mam okularów wziętych, to musimy je znaleźć. Tylko mówię, ja jestem ślepy. Ja jestem bardzo ślepy. Pewnie tak samo jak ten typek. One gdzieś tu powinny... O, możliwe, że tu? Tak, okulary. Podniesiono okulary. Dobra, kochani. Mamy wszystko, co potrzebowaliśmy. Zrzucik już do nas leci. Ale weźmiemy go pewnie już w następnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.